Dzień dobry, witam Was na kanale Videoblog Tech. Tak, ciemny dzisiaj będzie obraz, bo omawiamy dzisiaj ciemną tematykę. Ciemną stronę chyba dużej firmy komputerowej. A dlaczego mówię chyba? Bo sprawa jest dosyć skomplikowana, a właściciel nie umiał mi do końca wyjaśnić dokładnie, jak to wszystko się stało. Dlatego zapraszam na ten serwisowy odcinek Fachowcy w podtytule, a w tytule Blacharstwo komputerowe. Działamy. Hubert, właściciel tego komputera, zakupił sobie takiego chyba gotowca tak naprawdę w jednym z dużych, bardzo dużych sklepów komputerowych w Polsce. I nie są to Morele.net, jest to inna firma, chyba bezpośredni ich konkurent tak naprawdę. W każdym bądź razie, moi drodzy, komputer przyjechał do niego uszkodzony. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na aktualnym ujęciu, ale Noctua jest tak lekko pogięta i przechylona w dół, także żeby założyć kartę graficzną, to trzeba się naprawdę tutaj namęczyć. Ja tą kartę zamontowałem już i powiem Wam, że miałem duży z tym problem, ale po kolei. Jak to się wszystko stało? Przyjechał w takim stanie, czyli z pogiętym chłodzeniem na procesorze. Z racji tego, że Hubert z tego, co mi mówił, nie zna się zbyt dobrze na komputerach, to stwierdził, że może tak ma być, bo może nie mieli jak tego zamocować, zapakować, wpakować i tak dalej. Według mnie, jeżeli tak faktycznie przyjechał, to jest to kwestia tylko i wyłącznie złego zabezpieczenia środka komputera, a ten temat poruszaliśmy już sobie wiele razy. Noctua jest zgięta w dół. Hubert włączył komputer i tak naprawdę wszystko działało. To było chyba w marcu albo kwietniu tego roku. Po jakimś czasie jednak nie dawało mu to spokoju i poprosił znajomego, czy też znajomego informatyka o opinię na ten temat. Z tego, co pamiętam, co mi Hubert mówił, nie wiem, czy nie przekręcę czegoś, bo tak jak mówię, rozmowa była dosyć chaotyczna, jak on mi przynosił ten komputer do serwisu. Nie potrafiłem jakichś szczegółów, nie wiem dlaczego, od niego uzyskać. Chyba jego kolega stwierdził, że jest ok, bo nie można było tego inaczej zamocować, bo się nie mieściło w obudowie. Czy on to odesłał później na serwis tego sklepu komputerowego i mu powiedzieli, że jest wszystko w porządku, bo nie dało się tego inaczej zamocować, bo się nie mieściło do obudowy. To jest obudowa 500DX od Be Quiet'a. I tak naprawdę tutaj ta Noctua wchodzi bez żadnego problemu. Oczywiście trzeba ten przedni wentylator troszeczkę podnieść, żeby zmieściły się pod spodem cztery, tak naprawdę tam są, kości pamięci. Natomiast to powinno bez problemu się dać zamontować, bez problemu dać się zapakować, zabezpieczyć środek tak, żeby przyjechało do nas w stanie nienaruszonym, a nie w takim stanie. Jeżeli przyjechało w takim stanie, to według mnie środek był w ogóle niezabezpieczony, albo wsadzili tylko poduszki powietrzne, a mówiłem Wam o tym, że tego się nie robi, ponieważ poduszki powietrzne podczas transportu mogą popękać. I tak naprawdę nie jest to żadne mocowanie środka, bo pomimo tego, że jak je upchamy, wydaje nam się, że one są ciasno, to naprawdę podczas transportu one łapią duży luz i żaden komponent środka, a najbardziej karta graficzna, nie trzyma się tak jak powinna, nie jest zabezpieczona odpowiednio. Tutaj Noctua, dosyć ciężkie chłodzenie, prawdopodobnie kurier rzucił paczką i ona, nie mając amortyzacji, nie mając żadnego zabezpieczenia naokoło, po prostu od wstrząsu przechyliła się i przekrzywiła się. Dlatego też przyniósł do mnie Hubert ten komputer, żebym spróbował wyprostować tą Noctuę i sprawdził ten sprzęt, ponieważ on łapie jakieś niskie FPS-y, nie pracuje tak jak powinien, według mnie zaczął nagle. Na początku było dobrze, pomimo tego skrzywionego kulera, ale później zaczęły się jakieś problemy z tym komputerem, także Hubert przyniósł go do mnie, żebym go sprawdził, co mu tam dolega. To będę sprawdzać później. Na początku tutaj na tym materiale filmowym chcę Wam pokazać próbę tak naprawdę, bo nie wiem, czy mi się uda wyprostowania tej Noctuy. Dlaczego może mi się nie udać? Bo raz, że nie jestem blacharzem, a dwa, że jest bardzo duży problem z wyprostowaniem heatpipe'ów, ale o tym opowiem Wam, jak będę wyciągał, jak będę próbował to naprostować, to zrobić. Więc najpierw trzeba wyciągnąć tą nieszczęsną kartę graficzną i wyjmiemy płytę główną, a później zobaczymy, jak to wygląda na stole i jak bardzo tak naprawdę jest przekrzywione, bo Wy tego może za dobrze nie widzicie na kamerze, na ujęciach, na obrazie, na filmie. Natomiast organoleptycznie, nie dość, że ona jest przechylona w dół, to ta tylna wieża jest jeszcze odchylona do tyłu. Tu jest taki luz duży, na palca prawie, a on nie powinien istnieć w Nocturze, bo to powinno wyglądać mniej więcej tak, jak teraz na dole. A nie tak.
Dlaczego mówię, że ta sprawa jest dosyć dziwna? No bo tak, jak przyjeżdżałby do mnie taki komputer, czy też do jakiegokolwiek innego użytkownika, no to na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest chłodzenie krzywe. Nie wiem, czy faktycznie Hubert myślał, że tak ma być, bo nie zna się. Niepotrzebne skreślić, nie mam się tajemnic dostać, żeby karty graficznej teraz wyjąć ze slotu. Na sprzęcie komputerowym, mimo że stwierdził, że skoro mu powiedzieli, że to na czas transportu, albo że inaczej się nie dało zamontować tego kulera w tej obudowie, bo jest za duży, to przyjął to jako pewnik. Natomiast z drugiej strony te firmy komputerowe, jak wysyłacie, tam składacie te zamówienia swoje, to czasami jest tak, że faktycznie wrzucicie do koszyka jakieś niepasujące elementy, a oni zamiast się skontaktować z wami, po prostu to montują na chama. I to nieważne, czy działa, czy nie działa. Ktoś to ma zmontować, bo takie było zamówienie, jego to nie interesuje, klient tak chciał, to klient sobie będzie się teraz tym męczył. A tak nie powinno być według mnie, więc jakby się coś nie dało zamontować, to powinien się serwis czy firma odezwać do klienta i powiedzieć: słuchaj, pan, wybrał pan za duże chłodzenie, niestety nie mieści się do tej obudowy, więc albo zmieniamy chłodzenie, albo zmieniamy obudowę. I tak według mnie to powinno działać w każdym normalnym, szanującym się serwisie, ale wiadomo, że wszędzie pracują tylko ludzie, nie mogę wyjąć tej karty. Więc czasami tak to jest właśnie. Udało się. Karta to jest jakieś RTX 2060, to jest była karta jeszcze Huberta, bo chyba kupował, z tego co rozumiem, komputer bez karty graficznej. Tak mi się wydaje. Kartę założył swoją, wcisnął swoją, bo zobaczcie, jak to jest wszystko przekrzywione, że karta, żeby tam ją wsadzić, to już ma porysowane całe PCB tak naprawdę. Dobrze, to jest plastik, a nie metal, więc tego tak bardzo nie widać. Nie PCB, głupoty gadam. Backplate, Jezus, wiecie o co chodzi. Myślę jak zwykle do przodu, a mówię co innego. Zdejmiemy tą nieszczęsną noktułę. Jezu, jak to pospinali tam. W ogóle to jest jakieś mistrzostwo świata, bo płyta Aurusa i widzę pamięci Vipera, że to w ogóle działa. To jestem w szoku i to w czterech kościach, a to jest procesor Ryzen 5000 chyba 800 X3D, z tego co kojarzę. Chłodzenie jest praktycznie czyste, niezakurzone. No dobra, jest kurz, ale nie jest to taki kurz stary, który gdzieś tam się już przykleja do tych wentylatorów. Ten kurz jeszcze można spokojnie usunąć, więc faktycznie nie jest to jakaś stara sprawa z tym komputerem. Poczekajcie, może teraz będzie widać, jak to jest pokrzywione wszystko. Wezmę kamerę do ręki, to wam teraz pokażę to z tej perspektywy. Teraz dopiero widać, jak ta łapie poziom do górnej krawędzi, tylnej krawędzi obudowy, jak ta noktuła jest przekrzywiona. To nie jest proste chłodzenie, absolutnie nie. No i tak to na pewno nie powinno wyglądać. Zobaczymy, czy da się to faktycznie wyprostować, bo ja blacharzem nie jestem, ale chyba trzeba by pomyśleć o takiej branży jak blacharstwo komputerowe, bo jest dosyć dużo przypadków uszkodzeń w czasie transportu komputerów i przeważnie wtedy cierpi na pewno, oprócz innych podzespołów, cierpi obudowa. Więc taki gość to by sobie klepał tą obudowę, później ją lakierował proszkowo. Myślę, że miałby popyt na tego typu usługi u nas w Polsce. Nie muszę na razie wyjmować pamięci. Dobra, tego nie robię. Spróbujemy wykręcić to chłodzenie w takim stanie, w jakim jest teraz ten komputer. Pamiętajcie, wykręcamy tak samo jak przekręcamy. Raz jedną stronę, raz drugą stronę, jeżeli mówimy o chłodzeniu powietrznym. A jak mówimy o IO, no to na krzyż śrubki. Lewa góra, prawy dół, lewy dół, prawa góra. I później dalej. Wiecie, jaki jest problem z wyciąganiem chłodzenia, które jest na procesorze Ryzen? To, że procesor się czasem przykleja i wychodzi razem z chłodzeniem. Jak ktoś tego nie zauważy, to może sobie pokrzywić piny w procesorze. Dlatego dobrze jest przed zdjęciem lekko to poruszać. I co? I trzyma się jeszcze dalej? Przecież to odkręcałem już na tyle, że powinno to puścić. Na jednym gwincie jeszcze się działo. Wyjąłem z prockiem? Nie, procesor został. Pasty termoprzewodzącej jest zdecydowanie za dużo, bo aż się tutaj wylewa trochę. Może do soketu jeszcze nie wpadło. Teraz będziemy weryfikować, jak to wygląda, tylko muszę... O Jezus, ile tej pasty jest. Poczekajcie, zobaczcie, ile oni tego nawalili. To wygląda, jakby jakiś praktykant to składał. Widzicie te zwały pasty z tej strony i z tamtej chyba też jest trochę. Masakra.
Tej pasty by wystarczyło na pokrycie dwóch albo trzech procesorów. Na pewno na jeden zdecydowanie za dużo. No i teraz tak, jak mamy taką sytuację, to jest problem, bo jak spróbujemy wyjąć tego Ryzena z soketu z taką ilością pasty, to na 90% trochę pasty nam wpadnie do środka na soket, zakleje dziurki i będziemy mieli duży problem. Dlatego spróbuję to jeszcze doczyścić, zanim wyjmę tego procka z soketu. Na tyle, na ile się udało doczyścić, to doczyściłem. I teraz trzeba kleje się już cały. Wyjąć go. I pasta jest naokoło soketu, ale na szczęście nie w sokecie. Także punkt dla nas. Przykleiłem się do procesora. Masakra jakaś. Dobra, ja to spróbuję tak wyczyścić, na ile się da. Tutaj okolice soketu i procesor. I za chwilę wracamy. No i nasza noktua po wyjęciu wygląda tak. Zobaczcie, jak to jest skrzywione. Ja trzymam kamerę prosto. Staram się złapać tutaj płaszczyznę, a zobaczcie, jak krzywo jest podstawa. Nie wiem, czy będę w stanie to wyprostować z bardzo prostej przyczyny. Te heatpipy, które stosują producenci, to są heatpipy na tyle zaawansowane, że one się składają z trzech warstw. Pierwsza zewnętrzna, no to jest tylko lakier, nikiel, więc tego niklowane są, więc tego nie będę liczył. Później jest miedź, ale w miedzi jeszcze są dwie warstwy. Środkowa, wewnętrzna warstwa, ta na samym środku heatpipe'a, w samym jego środku, o, to jest taki wkład termiczny. Naokoło tego wkładu termicznego pływa sobie ciecz. Pomiędzy tą zewnętrzną ścianką miedzianą, a tym wkładem jest warstwa cieczy, więc jakby się zdarzyło, że nam któryś z tych heatpipe'ów pęknie, to tak naprawdę przestanie w większym zakresie, nie całkowicie, bo oczywiście jeszcze tam jakiś styk będzie, przestanie spełniać swoje zadanie. Więc tu jest największy problem. Nie jestem blacharzem tak naprawdę. Co prawda postawałem już parę chłodzeń. Wydaje mi się, że jakbym chwycił je tutaj i odgiął do góry, to by mogła się ta podstawa wyprostować. I to by nie było krzywe. Teraz to ładnie widać. Jak to jest... One to wie, że też są krzywe. Musiały być tak wyprostowane. A podstawa jeszcze nam leży w tą stronę. O. Zobaczcie, ona jest tak. Więc generalnie nie jest to proste zadanie. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale za chwilę coś spróbuję wymyśleć. Jak mi się uda, a jak mi się nie uda, też wrócimy do tematu. Czy jest lepiej po moim prostowaniu? Musicie to sami ocenić. Bardziej nie jestem w stanie tego wygiąć bez... wyprostować, bez... niebezpieczeństwa uszkodzenia heatpipe'ów. Nadal nie jest to idealnie proste, ale myślę, że i tak jest już o niebo lepiej niż było wcześniej. To jest strona prosta. Wyprostowałem tą. Nadal z tej strony ten heatpipe jest jakby wgnieciony w podstawę, coś jak rama samochodu przy jakimś poważniejszym wypadku samochodowym, że się odkształca. I samego heatpipe'a już nie jestem w stanie wyprostować, wyciągnąć go na tyle, na ile powinienem. Zobaczcie, on wystaje z tej strony poza obrys, a powinien być troszeczkę cofnięty w tą stronę. Ale i tak wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Jak na... to, że nie jestem blacharzem, niestety, to i tak wydaje mi się, wow, że jest całkiem nieźle. Jest w poziomie mocowanie teraz, podstawa jest w absolutnym poziomie. Oczywiście te wieże nie są już i nie będą idealnie symetryczne do siebie, ale na to już nic nie poradzimy. Trzeba zrobić tak, żeby była jak najmniejsza szczelina pomiędzy nimi, ale żeby jednocześnie wentylator, który tutaj wsadzimy, nie kolidował łopatkami o drugą wieżę. Wydaje mi się, że nie jest źle i że całkiem nieźle mi to wyszło. I teraz zobaczcie, czy wy macie takie narzędzie do naprawy komputerów. Nie, nie macie. No widzicie? W życiu w żadnym serwisie komputerowym, w którym pracowałem, nie miałem takich narzędzi komputerowych, takich szerokich, potężnych. Zobaczcie, jak mój kciuk śrubokrętów. Ja to kiedyś kupiłem, w sumie nie wiem po co, chyba po to, żeby były na wszelki wypadek. I tak naprawdę od paru lat sobie leżały nieużywane funkielnówki i dzisiaj się mu przydały. No widzicie, tak to jest. Ja jestem typem zbieracza, więc różne takie rzeczy dziwne mam w swoim serwisie.
Zamontujmy to na płycie głównej i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie, nie śrubokręty. To chłodzenie nieszczęsne. Nie jest to jeszcze idealnie, ale i tak według mnie jest o 100 razy lepiej niż było wcześniej. A na pewno teraz chłodzenie nie będzie kolidowało w montażu karty graficznej, która tutaj wchodzi tuż koło tej potężnej noktuły. Dobra, pospinajmy to wszystko do kupy. Nie wiem, po co w sumie podpinałem te wszystkie kabelki. Miałem wyciągać płytę, ale nie wyciągnąłem płyty głównej, więc jak zwykle dodałem sobie roboty. I co, dało się poprawnie zamontować noktułę? Oczywiście, że się dało. Podejrzewam, że w sklepie też była poprawnie zamontowana do momentu, w którym nie zapakowali tego byle jak i nie wysłali do klienta. A i tłumaczenie, że ona się nie mieści pod szybą boczną, jest o kant pupy rozbić. To zobaczcie, nie ta strona, ta strona. Zero kolizji. Ma jeszcze z pół centymetra miejsca. Ten pierwszy wentylator tu jest umieszczony wyżej, bo pod spodem jest ram i bez żadnego problemu to się zamyka. I naprawdę można to zapakować tak, że będzie wszystko ok. I naprawdę nic się nie stanie w czasie transportu. Trzeba tylko chcieć i pomyśleć i troszkę logiki, jak to zrobić, żeby było dobrze. Idealnie równo nie jest i nie będzie. Na pewno nie prostujcie nigdy chłodzenia po zamontowanego na płycie głównej przekręconego. Dlaczego? Bo jak będziemy próbowali wykrzywić jedną wieżę, drugą wieżę, albo jak jest chłodzenie jednowieżowe, przekrzywić ją w tą stronę, to ono może nam wyrwać całe PCB z płyty głównej, bo jest przykręcone do płyty głównej, a płyta główna jest cieniutka i kruchutka. Więc zawsze jak coś już musicie zrobić, no to wymienicie to chłodzenie, odkręćcie je i róbcie na stole, a później sobie tylko pasujcie do obudowy. Tak jak mówię, idealnie nie jest i nie będzie, ale i tak chyba jest o wiele lepiej niż było. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz związaną z tym komputerem, z tą konfiguracją tego komputera w ogóle, tylko muszę to podpiąć, dajcie mi chwilkę. Nawet doskonale widać, że karta graficzna nie dotyka do chłodzenia, albo chłodzenie krzywe nie dotyka do karty graficznej, więc jest tak, jak nawet ją przykrycie będzie w tym położeniu, więc jest tak, jak powinno być i mogę spokojnie mały paluszek włożyć pomiędzy kartę graficzną a chłodzenie. W ogóle ta dla mnie konfiguracja jest troszeczkę dziwna. Mamy tutaj 4 kości pamięci RAM, co nam daje razem 36 GB pamięci RAM. Ale jest to RAM 4400 MHz, ale w BIOSie ktoś go ustawił na 3600 MHz, bo na tyle powinien pracować z procesorami Ryzen. Dlaczego? Bo Infinity Fabric i tak dalej. Wiemy, to nie jest temat na akurat ten odcinek. Zawsze powtarzam i Wam, jak się mnie pytacie, optymalna prędkość dla Ryzenów pamięci DDR4 3600 MHz, chyba że ktoś umie i wie, że jego procesor jest w stanie pójść na większym Infinity Fabric na 2000 na przykład, to wtedy można kupić RAM 4000 MHz, żeby to pracowało tak jak powinno, a nie żeby pracowało w stosunku 3:1 później, czyli kontroler pamięci 3 razy wolniejszy niż taktowanie pamięci RAM, bo tak to wtedy nam skakuje. Więc 4400, 4 kości pamięci dla Ryzena, który ma dwie linie do odczytu, jedną linię do zapisu z CCD do pamięci RAM, to nie jest dobry pomysł według mnie, bo wszystko odbywa się jeszcze wolniej niż jakby się odbywało przy dwóch kościach pamięci, więc możliwe, że ścinki, jakieś dropy FPS-ów są właśnie też przez to. W każdym razie, no nie wiem, czy tą konfigurację sobie Hubert wymyślił, bo akurat te pamięci Patrioty 4400 były w dobrej cenie na promocji w tym sklepie, czy nie. Czy oni mu zaproponowali, bo jak on mi mówił, kupił, twierdził, że to jest gotowiec. Nie wiem, ciężko mi jest na ten temat rozmawiać, bo tak jak mówię, mam same takie szczątkowe informacje z tego, co mi Hubert opowiadał, więc niczego tutaj za pewnik nie mogę uznać. Powiem Wam tak, że te temperatury nie są złe, tak naprawdę. Mamy maksymalnie na TDI-u 76 stopni Celsjusza. Tutaj, jak się przypatrzycie, jest 76. Co prawda test idzie tylko tam niecałe, trochę ponad 2 minuty, ale i tak już jest dobrze. 76 może skoczy nam do 79, szczególnie, że aktualnie u mnie jest dosyć ciepło i temperatura otoczenia, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Mamy 32 stopnie Celsjusza. To jest bardzo możliwe, bo leje się ze mnie pot. No, w każdym razie 76 stopni uważam, że dobra temperatura i chyba się udało zrobić tak, że podczas tego postowania heatpipe nie popękały i również Hubert miał trochę szczęścia, że podczas transportu, pomimo tego, że to chłodzenie się wykrzywiło, to te heatpipe nie popękały. No i zobaczcie, to jest kolejny przykład dziwnego dobrania RAMu. Ja wiem, że 4400, więc dlatego pewnie CL miał 20,
I tak mu zostało tutaj przy tych ustawieniach. Teraz jest 3600, ale CL pierwszego poziomu nadal jest 20, a później jest 19, 19, 39. TRFC jest 630, więc nie najgorsze. Widziałem takie po 900 w niektórych kościach pamięci RAM, więc tu jest spoko. No ale te CL na pewno by trzeba było troszeczkę zrobić tak, żeby były mniejsze, bo CL20 dla procesora Ryzen, szczególnie, że to jest 5800X3D, to jest naprawdę dużo i przez to też mogą wynikać jakieś lagi w grach, ścinki delikatne, bo tak naprawdę aktualnie najsłabszym punktem programu oprócz karty graficznej RTX 2060 jest ta pamięć RAM przy tych ustawieniach. No i do tego, że są obsadzone cztery banki pamięci przy tym typie procesora, dokładnie przy tym modelu procesora. No jaki z tego morał, moi drodzy? Tak naprawdę nie wiem, bo historia jest dla mnie troszeczkę zagadkowa. Dlaczego Hubert nie zareagował od razu, jak zobaczył krzywe chłodzenie? Dlaczego nie zgłosił tego przy kurierze? Może nie otworzył paczki, a to się powinno robić, żeby właśnie takie usterki zweryfikować transportowe? Dlaczego, jeżeli faktycznie odesłał to na serwis, serwis mu odpisał, że nie dało się inaczej tego zamontować? Jak widzieliście po wyprostowaniu, dało się tą Noctuę w tej obudowie bez problemu zamontować, tak jak to powinno być. Dlaczego serwis dużego sklepu komputerowego, czy też osoby, które przygotowują komputery do wysyłki, montują je, nie zapakował odpowiednio? Generalnie pytalników jest dużo. W każdym razie na pewno zwracacie uwagę na paczki, które do Was przychodzą i otwieracie zawsze przy kurierze, pomimo tego, że ja wiem, że kurierzy nie mają czasu, żeby poczekać, bo naprawdę mają kupę roboty, to poproście go ładnie, żeby jednak poczekał tą minutkę, wyjmijcie, zweryfikujcie, czy obudowa jest cała, czy nie ma dziury w pudełku, która na przykład, nie wiem, jakiś kątownik wszedł i rozwalił Wam szybę albo tylną blachę obudowy, czy chłodzenie jest przekrzywione, czy karta nie wypadła ze slotu. Nie mówię o włączeniu komputera, ale takie podstawowe organoleptyczne rzeczy, czy paczka dojechała cała, bo to jest ważne. Jeżeli faktycznie zawalił to serwis, linia montażowa dużego sklepu komputerowego, no to słabo trochę, że jeszcze klientowi później wcisnęli, że tak ma być, bo nie dało się inaczej zamontować tego chłodzenia w tej obudowie, jeżeli taka była prawda. No, co prawda wszędzie pracują ludzie, ale takie sytuacje nie powinny się zdarzać. Naprawdę, moi drodzy, bo to złe światło rzuca na firmę po prostu, która taki sprzęt sprzedaje i na ich kontrolę jakości. Dobra, a teraz z innej beczki, jakbyście chcieli, żebym ja Wam naprawił, zaserwisował lub też cokolwiek zrobił, nawet prace blacharskie wykonał w Waszym komputerze, no dobrze, może oprócz postowania obudowy, to serdecznie zapraszam do kontaktu vbtpc.pl, wyświetla Wam się na ekranie, klikać, sprawdzać, kontaktować się ze mną, a jak szukacie fajnych części, fajnych promocji, to linkuję pod filmem Morel.net, tam znowu fajne promocje, którymi myślę warto się zainteresować. Dajcie mi jeszcze znać w komentarzach, czy Wy mieliście jakąś niefajną sytuację związaną właśnie z odbiorem paczki, która przyszła do Was zniszczona i czy udało Wam się pozytywnie załatwić tą sprawę, to znaczy, że nie wiem, sprzedawca wymienił Wam towar albo firma transportowa zwróciła pieniążki za to, co uszkodziła. Jestem ciekawy Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że nie często są takie sytuacje, no ale życie pokazuje, że jednak czasami się zdarzają. Dobra, ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Wideoblog Tech. Cześć.